Witam Was w kolejnym odcinku. Jakby czasami coś wiało, to przepraszam z góry oczywiście, bo akurat się tutaj rozstawiłem. Nie chcę mi się przestawiać gdzie indziej. Co będzie w dzisiejszym odcinku? Przestrzegę Was przed zamiennikami. I pewnie będę miał to samo z tym 170 pewnie na tamtym gaźniku podróbce, ale jeszcze to obejrzymy. Tu jest jakiś podróbka Delorto, chyba to 21 mm. Jak dobrze pamiętam, bo mierzyłem sobie wcześniej, tylko już nie pamiętam 17 czy 21, ale 21. Młodziutki sobie tutaj zamontował do skutera. Ma tutaj już jakiś tuningowy cylinder, jakiś tuningowy wydech. Mało ważne jaki to jest skuter. Sam nawet nie wiem co to jest. Yamaha jakaś. Dobra, mało ważne. To nie jest nic akurat istotne. I mianowicie bawił się z tym skuterem, żeby to w ogóle odpalić. Cały dzień się prawie bawił z tym, żeby to w ogóle odpalić, no i nie zapaliło mu to. No i przyjechało to do mnie, nie? Wieczorem, wczoraj. No ale to tam na szybkości, to tam po ciemku już się zaczęło robić. To jest za dużo, nie zdziałam. No ale przypuszczałem co się mogło dziać. Mianowicie, no gaźnik. Młodziutki mówi, że pyta się mnie, czy ten gaźnik nie powinien być fabrycznie wyregulowany. No ja mówię, no w teorii, jak kupowałeś pod 70, bo ty pod 70 podobno gaźnik kupował, no to w teorii to powinno być jakoś tam podregulowane, żeby jako tako to zapaliło. Ale no kolejny trop, no potem pod sam koniec rozmowy się okazało, że w zestawie dostał z gaźnikiem komplet dysz. To sobie myślę, aha, okej. Jak jeszcze z gaźnikiem dają komplet dysz, no to będzie super zarąbiście. No i jest super zarąbiście. Trzeba będzie tutaj januszować. To bardzo tu trzeba będzie januszować. Nie wiem, czy ja to poskładam. Pierwsze co, no to oczywiście trzeba było gaźnik zamontować. No i zobaczyć ile tego paliwa się wyleje, bo no oczywiście nie ma tutaj nic. Bo jakaś muszka znowu. Nie ma tu żadnej śrubki do spuszczania paliwa, tak jak wam mówiłem, że powinno coś takiego być w gaźnikach, jak motor długo stoi, na przykład po zimie albo coś, zanim go odpalimy. Nawet jak będzie miał długo motor stać, no to lepiej jest paliwo spuścić z komory pływakowej i dopiero wtedy go tak zimować, nie? Ściągnąłem gaźnik, odkręciłem komorę pływakową, prawie się paliwa nie wylało, no to już fajnie. To co się tutaj wydarzyło, to normalnie wołało pomstę, nie powiem gdzie. Mianowicie, popatrzcie sobie jak wygląda pływak. Pływak obciera o ten... O jasny pierdol. O budowę tu, dobra. Ale ja bym się tym nie przejmował, bo... Widzicie ile tu jest od krawędzi? Jest prawie że na zero, tak? A tutaj wystają jeszcze dość sporo bokami uszczelka, więc prawdopodobnie ten pływak jeszcze obciera o tą uszczelkę i może się przycinać w komorze pływakowej. To jest pierwsza sprawa. Druga, że tu praktycznie nie ma w ogóle ruchu. Widzicie? To co teraz tutaj ruszam góra dół, o, to praktycznie w ogóle zaworek się nie otwiera, czyli wychodzi na to, że praktycznie w ogóle tutaj paliwa nie wpuszcza do środka. Tak naprawdę ten gaźnik to powinien być do wywalenia. Nie wiem jak to przeszło kontrolę techniczną. Jest dokręcony na full. Nie wiem czy to zobaczycie. W ogóle nie zamyka góra tutaj tej śrubki, w ogóle nie dociąga, nie zamyka tutaj. Do budowy w ogóle nie dochodzi. Zaraz powiecie, że to pewnie nie jest istotne. Ja na początku też myślałem, że to nie jest istotne. No bo może to nie jest istotne, tylko ta dziura w środku jest istotna. A zaraz wam coś pokażę. Tutaj ta dziureczka, ta malutka, to jest ogólnie dawka paliwa. Widzicie? I potem tu widzicie, że jest ponacinane. Dookoła są dziureczki porobione, tak?
A w środku już tam nie zobaczycie, ale możecie zobaczyć tutaj po gaźniku, że jest dziura po skosie w tamtą stronę i ta dziura idzie do tego. Zaraz muszę to wyczaić. Pierwsza dysza to jest dysza ssania. Tutaj pod spodem jest dysza wolnych obrotów i ta jest dysza główna. No i co mądrzy młodzi wypisuje na internecie, wychodzi na to, że przy podobnym zestawie, co tutaj jest, powinna być dysza 92-95 w teorii. Zobaczymy, czy mamy dyszę 95. Setka, czyli powinno być 95, jest 95, wkręcimy 95. Ale bym jeszcze zobaczył do tamtej dyszy może wcześniej. Dobra, nie dokręcam tego, bo jeszcze będę musiał do dyszy wolnych zobaczyć. Czy czasem nie przypchana. No dobra. To będzie na razie na tyle. Poprawię ten gaźnik. O jasne pierdo. Dobra, to będzie na tyle. Spróbuję poprawić ten gaźnik, coś wymyślić, żeby tą dyszę ssania uszczelnić. Żeby ciągło typowo przez dyszę, a nie bokiem paliwo. Bo dlatego też były problemy z odpaleniem wczoraj wieczorem. Nie chciało to zapalać. Przylewało się i takie kombinacje, problemy były. Dobra, no to tyle. Widzimy się za chwilę. Powiem wam szczerze, czegoś takiego jeszcze chyba nigdy w życiu nie widział. Patrzcie na ten zaworek. Przecież tu w ogóle stożka nawet nie ma. To jest taki glut odlewany, odcięty jakimiś obcinaczkami, zostawiony. I to, że minimalnie nawet chodziło zaworek, to tak czy inaczej ten glut tam, można powiedzieć, zatykał tą dziureczkę w tym. W kanale. Kanał zatykał. No nie wiem, nie wiem teraz jak to w ogóle nawet zrobić, bo ja tutaj nawet stożka nie zrobię teraz, żeby był szczelny. No będę musiał tego gluta troszeczkę bardziej obciąć jakimś nożykiem czy czymś. Jakoś delikatnie do stożka, no i tyle, no. Tego glucika takiego do stożka się zetnie i tyle. Jasne piero, no aż tak kiepskiej jakości to ja jeszcze nie widziałem części. Jasne piero, że oni to w ogóle sprzedają? To jest taki totalny syf. Jeszcze tak złej jakości części to ja nie widziałem. Tutaj dosłownie wszystko jest zrąbane. Nie wiem jak z tymi dyszami, jak tutaj trzymają one te. Coś mi się wydaje, że chyba będę musiał to wszystko jeszcze przedmuchać. Bo w środku jeszcze może być pełno opiłków. Tak obstawiam, że pewnie cały gaźnik jeszcze opiłkami jest zawalony pewnie w środku. Trzeba będzie wszystkie dysze powykręcać i dla pewności to wszystko przedmuchać, bo to... Nie, to jest... Ciężko powiedzieć nawet co to jest. Przynajmniej szczelne są pływaki. To aż to jest trochę dziwne. No dobra. Działam dalej, ale nie zapowiada się to za dobrze. Nie wiem, czy dam radę w ogóle to z tym zrobić. No i dobra. Jak się sprawy mają? Poskładałem to. Stożka wam pokażę, jaki piękny zrobiłem. Ale trudno. A teraz zobaczcie sobie, jak jest pływak. Jest w miarę wszystko ładnie. Poziom paliwa w komorze pływakowej też już jest w miarę. I ruch pływaka też jest super w miarę. Zaworek też się dość długo, dużo podnosi, opuszcza. Więc powinno nie blokować dopływu paliwa. Tutaj się lekko tylko dotyka tej blaszki pływak, ale nie powinno ją obcierać ani nic. On się tylko, tak można powiedzieć, dotyka. Jeszcze będzie paliwo, to nie będzie tarcia żadnego. A inaczej się tego za bardzo nie da zrobić. No, teraz poziom paliwa w komorze pływakowej powinien być odpowiedni. W teorii. Jeszcze wyjdzie w praniu, no ale zrobiłem najlepiej jak mogłem. Tutaj też widzę, że jakość odlewów, jak przychodzi uszczelka, też jest zarąbiste. No ale trudno. Z tym już nic nie zrobimy.
Zostało mi teraz wymyślić, co z tą dyszą. No z tym będzie największy problem. Ja idę coś kombinować, no i zaraz się zobaczymy, jak coś wykombinuję. No. Muszę coś najlepiej aluminiowego, kurde, jakąś podkładkę aluminiową, ale skąd ja coś takiego wezmę? Bo aluminium by się tutaj fajnie wgryzło, nie? W to. I mosiądz by się też w aluminium wgryzł. Nie chcę tutaj, bo pasowałoby to podebrać, bo tu jest zwalnięty, jakby rzucali tymi w fabryce gaźnikami. I tu jest tak jakby uderzone i też to tak, kurde, jest 5-6-9, no ale ta dysza aż tak strasznie istotna nie jest, ona jest tylko do odpalania, to jest dysza ssania, więc aż tak strasznie nie jest istotna, więc nie musi to super być pięknie, byle było szczelne. Dobra, kombinujemy i widzimy się za chwilę, bo to będzie chyba największy cyrki z tym. No i dobra, teoretycznie jest gotowe. Wygląda to w ten sposób. Znalazłem taki super mały o-ring, który tutaj wkręcił. No nie mam maszyn, kurde. Jakbym miał maszyny, to bym wrzucił tu na frezarkę, podtoczyłbym tutaj pod o-ringa, żeby go tak nie wydrzyzgnęło. Bo tutaj, no jest to wszystko szczelne, tylko boję się tego, że jak naciągnie ten o-ring paliwem, chociaż on jest olejowy, nie powinien tak znowu strasznie puchnąć, ale jak naciągnie on paliwa, no to, że może zeskoczyć z tego, wyskoczyć spod dyszy, nie? Tego się troszeczkę tylko boję. A tak to, no mi się wydaje, że już tu jest z gaźnikiem, jest już wszystko gotowe. Może zakładać, zalewać dziada i próbować palić, kurde. Jeszcze sprawdzimy, jaka jest iglica, ale to już poza filmikiem, żeby was nie zanudzać. Mi się wydaje, że regeneracja zakończona pomyślnie, w teorii, a w praktyce zaraz zobaczymy, czy w ogóle to się zamknie. Bo jest jeszcze opcja, że się to może nawet nie chcieć zamknąć zaraz. No dobra, to tyle. Zaraz się zobaczymy przy próbie odpalenia. Coś tego będzie, ale odpala. Na staniu jest trochę problem.
Temat można powiedzieć, że zamykam. Uratowałem tego dziada, te chińskie dziadostwo, podróbkę podróbek, ale to tak nie może być. Koło będzie rzucać wodę i zaraz będzie po silniku, więc tak samo będziecie jechać, przednie koło będzie chlapać, tak samo będzie łapał filtr wodę, więc tutaj jedynie oryginalny Airbox. Tak mogę powiedzieć, by się kurde spisał. Za blisko koła wszystko jest. Ja by to puścił tutaj do góry, gdzieś w schowku, coś w tym stylu, no to jeszcze, ale w ten sposób, no niestety, ale jak będzie deszczowo, będzie mokro, no to niestety nie będzie się dało jechać. Nie wiem jeszcze, jak to będzie odpalać na zimnym, bo z saniem jest trochę problem, ale jest sucho, okej. Z saniem jeszcze jest trochę problem, no i kurde, tutaj jest ten mikuś, ale tu poczekam, ostygnie on dobrze i wtedy odpalimy, zobaczymy, czy odpalimy z sania, czy z saniem. No, tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, koniecznie łapka w górę. Przestrzegam Was oczywiście przed zamiennikami. Naprawdę trzeba wszystko zobaczyć, zanim założycie do silnika. Przemyć go, przesprawdzać wszystko po kolei, wszystkie ustawienia i dopiero odpalać, bo ja już to nieraz mówiłem. Obstawiam, że tam jeszcze z tym saniem to tam może kurde wyskoczył ten o-ring, bo spuchło paliwo, albo gdzieś jeszcze jest gdzieś jakaś nieszczelność. No ciężko powiedzieć, co tutaj się dzieje. Ewentualnie jak sanie się podnosi do góry, gdzieś może zaciągać lewe powietrze i też przez to nie działa sanie prawidłowo. No nie wiem, no kurde, to jest no czasem usiąść na spokojnie i obadać to, jak to tam działa, jak to tam szczelnościami jest. No, to ja się z Wami żegnam. Za niedługo mi przyjadą części do 170. Więc zabieram się za 170 i to będą chyba ostatnie odcinki takie z napraw, bo będzie troszeczkę zmian. Skupię się troszeczkę na czymś innym, bo już na kanale jest od groma filmów, ale to zobaczycie później, co się będzie działo. Więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!